Ujek! Ja? Że tata poszedł do roboty, a ja mam taki problem. Jaki ty możesz mieć problem? Ty masz zawsze problemy. Twój ojciec mi już padł, że już ma pełno... Ujek, ja na internecie przeczytał. Coś ty zaś przeczytał. Ujek, ja też na internecie siedzę, godę z Belkim. Ostatnio godę z Rodem Stewardem. I co? No co ci wygadać, jak tak nie zrozumiesz, o co chodzi? Beble już, no. No, słuchaj, Ujek, bo ja mam taki problem, patrz. Ja. Bo wezwałeś Araby, nie? No szybciej, bo jeszcze coś wybuchnie. No to... Bo wezwałeś Araby, mogą mieć dużo żon. Słyszał żeś o tym? Ja. Ja? No, fajnie, no. Ja mam dużo żon, to jak się tam Ujek nazywał? Poligamia, synek, poligamia. A poligamia, ja? Ja. A mnie nie? Nie. My nie możemy mieć dużo żon, pra? Nie. Nie, by ino jedna. Jedna. Ja mogę mieć jedna, ty będziesz mógł mieć jedna, twój ojciec też może mieć ino jedna. A jak się, bo jedna żona, to jak się to nazywa? Monotonia, ty śpiku jeden. Ach. I idź już tu. Anu się tak zdaje, że w miłości to potrzebne jest też szczęście, nie? Jest potrzebne szczęście? Jest potrzebne szczęście, ale słuchajcie, kaj pojademy, to się no zawdy pytają, a czemu wy zawsze życzycie szczęścia, a nie na przykład zdrowia? Pieniędzy. To już wam padło. Po obejście na Titaniku wszyscy byli zdrowi i co? I zabrakło im szczęścia. Skulić tego, my wam tego szczęścia życzymy jak najwięcej, a przede wszystkim miłości, kochani. Opowiem wam takie zdarzenie. Byłem dzisiaj w kościele, wiecie. Czasami chodzę. Tak, szanowni państwo, i słuchajcie, stoję sobie tak na końcu tego kościoła, tak i niedaleko mnie siedzi sobie taka stara babcia, taka umiczka, nie? No i ten farosz, ten ksiądz, jak już tak zaczął zbierać na tace, podchodzi do tej babci, no i ona się tak zastanawia, wrzucić te 10 złotych, albo nie wrzucić, wciepnąć, albo nie. No i ten farosz już tak nie wytrzymał i padł do niej tak, babciu, co wy się tak zastanawiacie, wrzucić te pieniądze czy nie? A bo wiecie, farożycku, jak wciepnia te pieniądze, to nie bana mieć jutro na fryzjera. No i ten farosz tak patrzy na nim, oj babciu, a Matka Boska chodziła do fryzjera. To ta już nie wytrzymała i pada do niego tak, farożycku, a Pan Jezus jeździł Mercedesem. Koniec kryzysu. A propos, w tym roku jest 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejne referendum. Komu się powodzi lepiej niż kiedyś? Ręka do góry. Kto jest za Unią? Lepiej tego nie pokazujcie. Ludzie, jak nie ma lepiej? Przecież dzięki Unii i ona moim osiedlu mam kanalizacja. My dzięki Unii wyszli z szamba. Piękne boiska. Piękne drogi, nie wymawiając lepsze jak w Niemcach. Tylko a propos tych dróg, czemu one są takie drogie? No, widza, pan już jeździ po autobanach, nie? Że pana już się zastanawiał, czemu te drogi są takie drogie? Wie pan dlaczego? To nie ten beton, nie tamten asfalt. Się okazuje, że te normy unijne, te ekolodzy wymyślili, że te ekrany, te dźwiękochłonne, co to są przy tych drogach, nie? Te wysokie na 6 metrów, co to normalnie w Europie, na świecie, one są tam, gdzie ludzie mieszkają, gdzie domy są, to u nas to ciągną nawet przez lasy. Tak lasy wyciszyli, że w październiku w sen zimowy poszły spać jelenie. Teraz będzie na wiosnę akcja, będą ekologii sarny in vitro zapłatniać. Tak. A jedźcie się dalej, popatrzcie się na ta autostrada. Jak te mosty pobudowali, takie mosty, takie, ale nie dla ludzi tam, takie te, co są takie wielkie, szerokie, granitowe, a na wierchu trowa. To są mosty dla żab. Tak, bo Unia stwierdziła, że żaby mają w Polsce sklepy, żabki. I że my im jeszcze musimy teraz mosty wybudować. I się jada to ma cztery, co chwila, most dla żab, most dla żab, most dla żab. Ja nie godzę, niech żaby mają mosty. Ale czemu kosz do żaba ma mieć swój? A to zobaczycie, jak się te ślimoki kapną, że żaby już mają mosty. Zobaczycie. Jeszcze będziemy ślimokom kładki budować. A potem glizdy wyjdą z ziemi. A my? Jak na drugą stronę autostradki?
To jeszcze będziemy gliz do metro kopać. I potem kilometr takiej autostrady w Polsce jest droższy jak w Kuwejcie pod oceanem. Jak w Macedonii przez skały, te tunele. A, potem muszą wszędzie fotoradary stawiać, żeby to utrzymać. Przecież w tym kraju już jest tyle fotoradarów, że fotoradar fotoradarowi robi zdjęcie. Aha, a co? Z mojego miasta, proszę panią, pielgrzymka do Częstochowy kiedyś szła jeden dzień, teraz przez te fotoradary idą 3 dni. A niech pani się zobaczy, te ptoki biedne, co lecą ze Syberii na zachód, na zima. To one lecą, a nad Polską przez te fotoradary lądują i idą piechty. Ekolodzy. Ekolodzy, jak o to słyszę, to są ci, co wiedzą, jakie będzie stężenie dwutlenku węgla za 50 lat na Antarktydzie, a oni nie wiedzą, jaka będzie pogoda pojutrze. No był taki słynny, kuriozalny przykład, mecz na Narodowym w Warszawie Polska-Anglia. Pamiętacie, co się ten kabriolet za 2 miliardy nie zamknął, bo pogody nie przewidzieli. Zalało ten stadion, kałuża wody, godą do żony. Zobacz się, stadion żabą wybudowali. A w ogóle pierwsze pytanie. Po co było przenosić Narodowy ze Śląska do Warszawy? Jak Narodowy był na Śląskim w Chorzowie, proszę panią. Wprawdzie kibice byli zalani, ale stadion zawsze suchy. Teraz Narodowy w Warszawie, kibice trzeźwi, stadion zalany. I się śmiałem w internecie, żeby tam ryż posadzić, to Chińczyki kupią. No tak, bo teraz macie wszystko chińskie. Teraz co drugo zabawka na świecie robiono w Chinach. Co drugo wiertarka na świecie robiono w Chinach. Co drugie dziecko na świecie też. Tylko czemu chińska wiertarka się psuje po 1,5 roku, a chińskie truskawki po 2 latach? Czemu tu się te ekologii nie biorą? Co my jemy, nie? A co my już jemy? Ludzie, co to idzie, to my jeszcze jak my, a w Niemcach już jest 60 rodzajów wędlin, wszystkie smakują tak samo. Jabłko kupicie, one smakuje jak gruszka. I to w Polsce za chwilę będzie to samo. To są te normy. Pójdziecie do masaża, powiecie normalnie kilo krupniakowa, ona się was zapyta, z jaką grupą krwi. To są te normy. Co my nie jemy? Przecież my byli z kabaretem w Ameryce. Boże, a propos, to ten Ameryce to już jest taki kryzys, bo to program o kryzysie, że tam jak facet idzie do bankomatu i wkłada karta, wbija ten PIN, to bankomat wyświetla pożycz 5 dych do poniedziałku. Ale to tam jeszcze idzie przeżyć, ale co oni jedzą? Ja Cezaro pierwszego dnia kupił w McDonaldzie hamburgera. Drugiego mi dali za darmo gratis. To ten darmowy mi tam wleciał między siedzenie, przecież 2 nie zjem, bo te hamburgery takie. To mi tam wleciał między siedzenie, jego po 2 miesiącach z not. On jeszcze był dobry. Mało tego, on jeszcze był ciepły. Co oni tam jedzą? I to wszystko przyjdzie do nas. To jest te GMO. Kwadratowe arbuzy, bo się lepiej do lodówki mieszczą. Tak, lilowe pomidory, bo w nocy świecą, nie musicie światła oświecać. To przyjdzie, spokojnie. Kurde, co to jest? To jest tak, na Śląsku się kupiły te kobiety, te nasiona modyfikowane genetycznie. Posadziły to na grządki, to w lipcu wyrosło, ta jedna woło, ta druga. Hej dla pudzino, co mnie wyrosło, co? Takie pomidory! A ta druga go do Mariko, a mnie taki ogórek. A trzecio tak o przygłucho się z okna wychylo. Baby, kaj ten hop, Mieszko! Zdążyłeś? Nie zdążyłem. Moja mnie przyligła piernika. A jeszcze sobie tak leżeli w łóżeczku, wiecie, przytuleni ciało do ciała, pierś do piersi. Oglądaliśmy te reklamy, wiecie, tych telefonii komórkowych piernika. Godu moi, te dzieci nie ma, może jakie darmowe minuty? A ona mi padła, z tobą? Przecież ty masz sekundowe naliczanie. Tak, a jeszcze się mnie pyta bezczelnie, ty pamiętasz, że mam dzisiaj urodziny? Ja mówię, no pamiętam. No, to co mi kupiłeś? Ja mówię, no wyjrzyj bez okna. Patrzy bez tego okna, go dom. Widzisz tego czarnego Mercedesa? Una na tego Mercedesa, widzicie, na mnie taki banan, łoczy takiego, do. Widzę, no. Ja mówię, no, to ci rajtuzy w tym kolorze kupiłem. Ja.
Jezino, teraz taki odważny. Tak ogólnie to ja strasznie nie śmiał. Ja pamiętam, jak moja poznał. Ona mnie zaprosiła do siebie, ale wiecie, nieśmiały rzek był, ale ostrożny, straszny. Zaraz jak poleciał do apteki, chciał, wiecie, te, jak to się nazywa, te gumowe, łopę jeden. Ale nie wiedziałem, jak to powiedzieć temu aptekarzowi. A aptekarz takie hopisko. Taki wielki hop, wiecie. Stoi przy tym okienku, a ja po tym okienku, wiecie, jak kot przecież. A on się kapnął, niego do synek, pójdź no. I on podszedł do tego okienka, taki truśka, go to... Co? Prezerwatywa chciałbym, nie? No! To wie pan, idę tam do dziochy pierwszy raz. Go to się nie możesz co wstydzić, ten aptekarz mi go do. Nie możesz się co wstydzić, bardzo dobrze. Dał mi to na lada, ja to zwinął szybko. Ale go to mu... Ale wie pan co? Bo ja tam idę pierwszy raz. A ja słyszał, że ona ma fajną mama. Pan mi do dwie. Dał mi ta druga, wyczyje do kapsy i do dziołchy. Poleciałem do tej dziołchy, wiecie, ona mnie przedstawiła rodzicom i osiadł na stołku, łeb spuścił ani słowa. Oni coś tam gadają między sobą, ja łeb spuszczono ani słowa. Ta mnie w końcu wzięła na bok, ta dziołcha tak mnie szturcho. Do te, czemu nic nie gadasz? Moi rodzice do ciebie cały czas gadają, a ty cicho siedzisz. I tak ino wejrzał na nią. Boś mi nic pieruno nie powiedziała, że twój tata w aptece robi. I weźcie się, roztomili, wyforsztelujcie, wyobraźcie się taką sytuację, że wszystko dzieje się w WC, w toalecie, u nas na Śląsku to w hadzilu idzie, powiedzieć, że się to dzieje, hop się siedzi i tak się, jak to hop, czy to gazeta, i tak przed oczami mu się tutaj pajączek tak spuszcza, tak, i tak patrzy na niego i godo do tego hopa. Cześć, hop do niego, no cześć. Ten pająk tak patrzy i mu godo, może motek? Nie, to cześć, no cześć, i zaś do góry. I zaś na dół, na drugi dzień hop się siedzi na hazielku, czy to się gazeta, a ten pajączek zaś mu przed oczami godo, cześć? A on, no cześć, może motek? Nie, no to cześć. I zaś do góry. I ta sytuacja tak się powtarzał przez tydzień, drugi tydzień, ten hop go do nie, no nie, dzisiaj się biera motek, no bo zaś się mnie spyta, no to co zrobimy, nie? Postawił się ten motek koło haźla, siadł do gazeta, a pajączek na dół, cześć, a on odpowiadał, no cześć, to pająk, możesz moteczek, a on, no mum, już po niego sięgo, a pająk, no to cześć. Same serca, kochani, piękno rzecz jest tą miłością. I no to tak zawsze gadają, wiecie, że tak, miłość to niby młodzi. Ja bym się z tym nie zgodził. Bo bym powiedział, póki człowiek żyje, jest miłość. Dobrze, Godum? Po śmierci też jest miłość. No się śmiejecie, no. Kobiecie hop umarł i ta kobieta umarła miesiąc po nim. No nie wytrzymała, tak go kochała. I przyszła do świętego Piotra. I go do święty Piotrze, ja bym się chciała trafić z moim Francikiem. A święty Piotr go do, a przyszedł tu. Ja, no, miesiąc temu, święty Piotr otwiera taką książkę, go do, to on będzie wśród oczekujących. Patrzy, nie ma go. Go do, święty Piotrze, to jest niemożliwe. Mój Francik tu musi być, na pewno poszedł do nieba, to był hop, serduszko. On z ust swoich łodził, a drugiemu dał. O, to on może być wśród świętych. Patrzy, go to nie ma go. Do święty Piotrze, my razem przeżyli 60 lat, to zaraz mocie tak godać, to on będzie wśród męczenników, tak? Drodzy Państwo, z tą miłością było różnie. Też zawsze mi się w Orzowie podobał, bo to ja nie wiem, wiecie, my kiedyś świętowali w czerwcu, te wianki się puszczą, nie? No, sobótki, to było takie nasze święto. Potem przyszły piękne walentynki, te święto zakochanych. Szkoda, że w miesiącu lutym się to odbywało, bo zamroźno, bo najpiękniejszy miesiąc, jak o to godą, i to jest miesiąc jaki? Maj. A miesiąc maj jest miesiącem dla? Ja ci dom dla zakochanych. Do maturzystów. I widzę sam w Orzowie, wiesz, te dwa dziadki siedzą na tych plantach, a te studentki, te maturzystki latają tam i na zot. A one mają, ta moda, tak o panie wiedzą, te krótkie kecki, jak się nazywają. Mini.
A te upieki tak patrzą, a te maturzystki tam i na to, to oni tam. Koto Zefel, widzisz to, co ja? Koto ja? Koto to, co? Podrywamy dupcie, koto nie jeszcze posiedzimy. No. Także, kochani, wiecie, miłość ma różne oblicza.